przede wszystkim podziękowania dla kibiców, bo dzisiaj stworzyli nam niesamowitą atmosferę i to było czuć. Co do samego meczu, to rzeczywiście mieliśmy dzisiaj trochę problemów. Bardzo rwany ten mecz w naszym wykonaniu i ciężko mieliśmy, bo mieliśmy momenty naprawdę niezłe i wydawałoby się, że już wchodzimy w fajny rytm tego grania, a znowu to przeplataliśmy słabszymi momentami. Zbyt mało ryzykowaliśmy i to, co było do tej pory w każdym meczu, tego dzisiaj nam momentami naprawdę brakowało, bo kiedy decydowaliśmy się na to, żeby podejść wyżej, żeby zakładać i robić te skoki pressingowe, to dawało nam to efekt. Troszeczkę, tak jak powiedziałem, brakowało nam w tym odwagi. Na szczęście dla nas w końcówce, nam wszystkim nie zabrakło tej odwagi. Rzeczywiście postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Ten remis wiedzieliśmy, że za dużo nam nie daje i liczyliśmy się z tym, że może to się źle skończyć, ale również chcieliśmy walczyć o pełną pulę i dzisiaj to po prostu zrobiliśmy. Także gratuluję zespołowi, bo w momentach i w meczach, w których rzeczywiście czasami się ta gra nie układa, jest zerwana, trzeba po prostu wierzyć, być odważnym i robić swoje. Tyle. Dziękuję. Czy są pytania do trenera? Jeśli można, gratuluję panie trenerze zwycięstwa cennego, niezmiernie, 2-1. Dominik Zator, gol i asysta, ale skupiłbym się na Jewgeniu Szychawce, bo całkiem niedawno rozmawialiśmy i pan mówił o tym, że on jest gotowy na to, żeby grać 90 minut. No i dzisiaj się oddzięczył. No zdecydowanie, ja naprawdę czekałem i czekam cały czas na więcej od Szykiego, bo wiem, że ten chłopak naprawdę pracuje i daje dużo i to ryzyko, o którym mówiłem wcześniej, był moment w końcówce meczu, gdzie rzeczywiście myśleliśmy, bo mieliśmy problemy w środku pola i po zdobytym golu na 1-1 tak naprawdę było wahanie, czy wycofujemy Szykiego i wpuszczamy tam środkowego pomocnika, żeby to zabezpieczyć i dograć. Decyzja okazała się słuszna, że poszliśmy do 4-4-2 i to przycisnęliśmy. Ja wierzę, naprawdę mocno wierzę w każdego z tych chłopaków i też wierzę, że Kacper też nam coś jeszcze dołoży w tej rundzie. 6. zwycięstwo z rzędu przed własną publicznością. Niedługo może być rekord, bo 7 jest, jak dobrze pamiętam, a to za tydzień kolejny mecz tutaj. Kurczę, no fajnie, że takie coś jest, natomiast no nie zaprzątamy sobie za bardzo rekordami. My wiemy, co mamy robić i jaki mamy cel. Dzisiaj naprawdę zrobiliśmy duży krok w kierunku tego celu. Mamy następny mecz bardzo ważny przed nami. Będziemy po prostu potrzebować wszystkich na tym stadionie, żebyśmy to po prostu zrobili i mieli szansę dalej, żeby na to 50-lecie, które jest przed nami, wejść naprawdę fajnie. No to wypada także zaprosić na ten kolejny mecz kibiców. Dzisiaj nie padł rekord frekwencyjny, bo zabrakło 140 osób do tego wyniku z Radomiakiem Radom, ale jest szansa za tydzień, żeby zdecydowanie bliżej 11 tysięcy się zbliżyć. No tak, ja myślę, że takich emocji, jakich dostarczamy, patrząc na dzisiejszy dzień, to myślę, że pogotowie będzie w pogotowiu dzisiaj po meczu, także warto, bo dzieje się dużo na Suzuki Arenie. Zapraszamy serdecznie, trzymamy kciuki, kibicujemy. Dziękuję bardzo. Na raz jeszcze raz. Now we can ask. Sorry, can I ask a question in English? Yeah. So my question is about Szykałkę, maybe. And can you rate him, can you tell something about maybe progress, because he scored today, it's called four goals since January. So that's a question. Kurczę, no Jewgeni przede wszystkim cały czas robi postęp i to jest widoczne. Rzeczywiście kiedyś... Co? Okay. He makes progress all the time and we see it very well. Bardzo dobrze jest to, że Jewgeni ma przede wszystkim ten rytm meczowy i tego mu rzeczywiście brakowało. He has the rhythm of the game and that's what he missed before.
Natomiast ja wiem, że on potrafi te gole zdobywać. I na dzień dzisiejszy tych sytuacji nie ma dużo. I know that he knows how to score the goals, but so far I know that he doesn't have that many chances to score the goals. Natomiast pracujemy cały czas nad tym, żeby Jewgeni miał więcej i każdy napastnik więcej tych sytuacji. Natomiast moment, w jakim jesteśmy, we work really hard so that Jewgeni and other strikers and other players have more situations on the field. Wymaga wielu poświęceń od napastnika i często nie może się skupić tylko i wyłącznie na atakowaniu. But right now, where we are in extra klasa, we need a lot of sacrifice from the strikers, so he can't focus only on scoring goals, but also on this defensive part of the game.